odzywam się już do Was z domu i wybaczcie, wiem, że jeszcze tu są mini prześwity, ale myślę, że to jest super ekstra rozwiązanie. Mam nadzieję, że będziecie uradowane tym tłem, aczkolwiek jeszcze tutaj coś pomyślę, także spokojnie, wszystko powoli, będzie Pan zadowolony. Przychodzę do Was z holem. Przychodzę do Was z holem, brakuje mi tu siatek, zaraz po niej jeszcze dojdę. Pokażę Wam tak szybko, co zakupiliśmy dzisiaj będąc w Cheltenham. Nie jest tego też mało, ale też nie jest aż tak strasznie dużo, ale trochę jest. Chodziło mi o wujka siatki, daj mi no. Ja dam, zaraz przyniosę spokojnie. Tylko wujka, zaraz wujek da. No, także pokażę Wam najpierw, co tutaj pokupowałam. Pokażę Wam, co pozakupywałam ja i za chwilę Wam dopokażę jeszcze, co zakupił Tomasz. I co? No i jedziemy. Tu są moje okularki. Czekajcie, to nie był zakup. Zacznijmy może od Primarka, za którym bardzo tęskniłam, a w którym w sumie nic nie kupiłam sobie chyba. Okej, okay, lecimy. Pierwsza rzecz, jaką kupiła sobie Olivia, jest to Travel Pillow, czyli ta taka fajna poduszka, o ta taka o. Na której się fajnie, czyli ten taki zagłówek tak zwany z tym takim fajnym środkiem. Nie wiem, co tam w środku jest, ale nie wiem, takie jak memory foam. Taką wybrała sobie poduszkę, były różne jakieś tam, były kłapouchy, były jakieś arbuzy, coś tam, a chciała taką także. Także ma taką, cen nie będę mówić, bo to i tak nie ma żadnego znaczenia. Ja zakupiłam płatki kosmetyczne, ponieważ powoli się moje kończą. Kolejna rzecz, gadki dla Gracjana. 10 par fajnych majtek, takie o, takiego jednolitego koloru. Także... Co ja mówiłam? Dobrze bym powiedziałam? 10 opak? No, 10 parek majtek. 10 par majtek. Także takie majtasy. Dwie rzeczy, jakie zakupiłam Gracjanowi, bo mi się po prostu spodobały. Jest to koszulka. Zwykła, niby prosta, ale bardzo taki fajny. Myślę, że bardzo fajny taki czarny nadruk. A dlatego ją wybrałam, ponieważ uznałam, iż będzie ona bardzo fajnie wyglądać z tymi spodniami. Spodnie szare, dresowe. Tu taka atrakcja. Trapa teoretycznie chyba, czy praktycznie też, nie, no minimalnie się zapinają, ale ogólnie jest to po prostu atrapa. Tutaj mamy kieszenie, wstawki takie po bokach są z innego materiału, z takiego moro. W pasie, co jest dla mnie niezbędne, to słuchajcie, jest wiązanie, czyli to, że jeżeli dziecko jest bardzo szczupłe, tak jak moje, to po prostu zwężamy sobie tutaj maksymalnie jak się da. Także to jest świetne rozwiązanie i powiem Wam, że właśnie w Primarku najczęściej takie coś możemy zastać. No i tutaj jakoś tak fajnie plisowane, czy jak to się tam takie po... Wiecie, o co chodzi, no po prostu fajnie uszyte spodnie dresowe, porządne. Także uznałam, że z tą koszulką będą wyglądały super. Ekstra, dzięki. Tutaj Olivia wybrała sobie klapki, chciała mi wziąć białe, nie było z jej rozmiaru, były różowe, były srebrne, były z brokatem i były jeszcze jakieś, ale oczywiście nie, no przecież jak, żeby miała mieć różowe albo jakieś wzorki, więc wybrała sobie żałobne, czarne. Także żałobne klapki do Hiszpanii. Lecimy dalej, mamy skarpetki, o proszę, siedmiopak, czyli 7 par skarpetek. Również żałobne, bo rzecz jedyna, jaką zakupiłam sobie ja w Primarku chyba, to jest właśnie ten stanik, o którym Wam mówiłam i który Wam nagrałam zresztą podczas vloga. I to jest ten taki, który właśnie zakładacie bez niczego. On tutaj ma po prostu naklejkę. To jest taki... No to jest taki jakiś samoprzylepny klej, odrywacie tylko i wyłącznie te, wiecie, tą folijkę i zobaczymy, jak się będzie to trzymało. Ja z Primarka jeszcze nie miałam. Ten, o który pytałyście z filmiku z Try On Haul z Shein, ja go zamawiałam na bank online, nie wiem, czy nie z AliExpress, coś takiego z tych stron chyba. Lecimy dalej, nie ma już dużo. Rzecz kolejna, Oli wybrała sobie strój, również żałobny, wszystko żałobne. Tak, Oli wyskoczy na czarno na plaży. Nie mogę, w ogóle się czarny ręcznik, słuchajcie, i będzie jak ta lala, czarny czepek. Tak, ale dobrze, że chociaż ananasa dali na tym stroju, ale bardzo fajne, fajnie się błyszczy ten ananas, także tyle dobrego. Więc taki strój. Dalej, co my tutaj mamy? Aha, tu zakup roku, to zaraz Wam opowiem, po prostu masakra. Kolejne, Olivia wybrała sobie majtki, 10 par majtek, białe, tylko różnią się gumkami tutaj, o,
tym właśnie. Także coś takiego. Oj, wszystko mi zaraz poleci. Koszulki. Koszulka pierwsza, jaką ja je wybrałam, to jest taki piękny, taki, nie wiem, lazurowy kolor. Bardzo ładny w każdym razie. Dobrze, że udała się namówić. Także koszulka numer jeden. Następna koszulka, jaką sobie wybrała, dobrze, że również dość jasna, limitowana edycja, taki kolor szary z czarnym nadrukiem i srebrnym. Kolejna koszulka to oczywiście czarna, jak żeby inaczej, także taka. Następna koszulka i to już jest ostatnia z koszulek z długim rękawem, fajny kolor, taki bordowy. Taki śliwkowy, ciężko go określić. Bardzo ładny kolor i ta akurat jest z długim rękawem. Także będzie miała po prostu na jakiś taki chłodniejszy albo taki, wiecie, wieczorek. Także to jest to na stoisku z NYX-em. Poczekajcie, muszę to poukładać, ponieważ była promocja, że przy zakupie produktów, których kwota łączna wyniesie 15 funtów, dostaniecie za free z NYX-a Worth the High. Taki oto tusz, ja go nie miałam, więc z chęcią go dla Was przetestuję, niby zwiększa objętość i niby wydłuża, także wszystko super, zobaczymy, sprawdzimy, nie wiem, nie znam, jeżeli któraś z Was używała, to możecie napisać mi w komentarzach, jak się u Was sprawdza, a te oto dźwięki to padający deszcz, wow. Uwielbiam dźwięk wow. Padającego Ura. Deszczu, też się cieszysz, że deszcz, czy co? Czy no. Znowu coś Ci weszło? Nie. Aha. Na co ty? Kurde, ale pada. Ale chyba grat jakiś. Słuchajcie, ja Wam go pokażę. Będzie ten, blooper. Patrzcie. Patrzcie. Waria. Czekajcie, ja Wam go pokażę. Patrzcie. Patrzcie, wariata. Bożec stoi na deszczu. Ale pada. Patrzcie, jak mocno. O. Myślę, że to są nienormalne dzieci. Poleciał koło auta. Patrzcie, czekajcie. Pokażę Wam! Patrzcie, patrzcie, gdzie poleciał. Nie wiem, czy widać. O, teraz. Szaleją na deszczu. O, Gracja koszulkę ściąga. No zobaczcie, są to wariaty. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy wszystkich widać. Mam nadzieję, że tak. Gracja koszulkę zdjął, wujek też. Aha! Wariaty normalnie, nie no, ja nie pójdę, koszulki nie ściągnę i nie będę machać koszulką. Zobaczcie, jakie tło w ogóle Tomasz zrobił właśnie, także na tło poczekajcie, obiecuję, że popracuję coś Wam, jakieś światełka ponaklejam, ale mówię, wszystko powolutku, spokojnie, ja dopiero się tutaj układam, że tak powiem, czekajcie, otworzę drzwi. A jeżeli chodzi o dwa produkty, które wybrałam, znaczy dwa produkty, myślałam, że zmieszczę się kupując dwa produkty w kwocie 15 funtów, niestety tak nie było, ponieważ dwa produkty, jakie ja wybrałam, to jest inspiracja YouTube'owa, ten oto z NYX-a duochromatyczny Chromatic, tak się nazywa, nie wiem, czy będzie tutaj dobrze widać, o, coś takiego. Ja go podpatrzyłam u jednej z dziewczyn na YouTubie, która wykonywała makijaż, nie pamiętam tylko teraz, czy to była zmalowana, czy Kitulec, czy Ada Grodkowska. Która z tych dziewczyn używała ten błyszczyk? Także zabijcie mnie, po prostu nie pamiętam. Albo może jeszcze Zuzia. Nie wiem, bo to był czas, kiedy akurat oglądałam też ich łączone takie filmy, więc naprawdę wybaczcie, nie pamiętam, ale już Wam pokażę. Albo nie, nie pokażę Wam, zrobię Wam oddzielnie test. Także taki duochromatyczny błyszczyk to jest rzecz pierwsza i ja mam w kolorku 01, o ile tutaj to są numerki. I to była kwota 7 funtów i kolejny, jaki wzięłam, NYX Lingerie, jak chcecie, to możecie wymawiać. I jest to lip gloss, bardzo fajnie pachnący. Akurat ten właśnie był w testerze i powiem Wam, że jakoś tak nie wiem czemu, ale mam, wiecie, że mam manię wąchania wszystkiego. I po wąchaniu jego po prostu nawet pokazywałam Tomaszowi właśnie, on tak pachniał, słuchajcie, kokosami. Teraz sprawdzę, czy to był ten. Tak, no mega słodko, nie wiem, jakaś wanilia, kokos, mam nadzieję, że on będzie taki dość, teraz się nie smyrnę chyba, bo mam ten poprzedni. Nie smyraj się. O Jezu, ale słodki. Widzicie, 7,7 daje nam 14, zabrakło mi funta, żeby dostać po prostu ten tusz, którego wartość chyba to 15 albo 16 funtów. No i co zrobiła mądra Agnieszka? Dostałaś. Co? Dostałaś przecież, nie? Funta? Nie, no to nie za darmo.
Tak, dostałam, ale mówię właśnie, że taka byłam bystra, że wydawało mi się, że... Znaczy, szukałam rzeczy najtańszej, bo prawdę mówiąc, ja już nic nie potrzebowałam, więc chciałam specjalnie coś dobrać najtańszego, z najtańszych, żeby tylko po prostu dostać ten tusz za free. No i tam były cienie, pojedyncze cienie i były cienie w cenie 3,50. No i oczywiście bystra Agnieszka myślała, że to jest ten cień, a ten był nieco wyżej i był za 5,50. Yeah, po prostu deal roku, ale bardzo ładne opakowanie, bardzo ładny kolor, więc chociaż wiem, że będę z niego, nie wiem jak się otwiera. Powiem wam, że nie miałam jeszcze takiego... Nie, właśnie, czekaj, się nie śmiej. Zaraz psuję, znając mnie. I ja to... O, dobra, jest. Czyli ta kokardka idzie do góry. Tym. Wow, ale jestem odkrywcza. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Kolor jest naprawdę cudowny. Taki miedziany. Bardzo ładny. Także w sumie to nie żałuję, bo teraz już się kapnęłam. Te cienie po 3,50 były matowe, a to jest właśnie taki, słuchajcie, błyszczący. Bardzo ładny, błyszczący. Zaraz wam powiem kolor. 09, PS09. Nazywa się Fireball. No i tym sposobem dostałam właśnie gratis ten tusz. Także mega się cieszę, bo tak jak wam mówię, regularna cena tego tuszu to około 15-16 funtów. Więc bardzo fajnie, że mogę go przetestować za free. Dwie rzeczy kolejne. Również była promocja. I tu była promocja chyba, że jak kupisz jeden produkt, to drugi masz za pół ceny. W szafie Slika. I powiem wam, że zobaczcie, czyż to wam nie przypomina tych takich słynnych matowych pomadek z The Body Shopu? Słynnych matowych pomadek z Collection i jeszcze z czegoś, teraz nie mogę skojarzyć, ale jeszcze z czegoś, jeszcze coś miałam w podobnym opakowaniu, także Slick po prostu, wiecie, wszystkie firmy przeganiają się między sobą, to również można powiedzieć, że coś nam przypomina, prawda? Także to wszystko podobne na przykład jest do Gosha, także każda szafa ma coś, co przypomina nam poprzednią szafę. Wybrałam czerwień i to jest, słuchajcie, 1178, nie wiem, czy to jest dokładnie taki kolorek. Nie widzę nic na dole, ale chyba tak. Gloss Impact się nazywa, a kolorek nazywa się Game Player. I to jest, słuchajcie, taka pomarańczowa czerwień. Bardzo ładna, coś mniej więcej jak tutaj wam oddaje kolor bluzy. Aczkolwiek ona jest tutaj bardziej czerwona, a u was widzę, że wygląda na pomarańczową. Więc dokładnie ten błyszczyk takim jest kolorze. W takim jest kolorze. I rzecz druga, jaką dobrałam, bo tak jak mówię, kupując jedną, druga była za pół cenę, wybrałam w końcu coś metalicznego. Wiem, że teraz jest faza na metaliczne makijaże i w sumie cała seria tego Smashboxa plus Vlada, całej tej jakby serii kosmetyków tych właśnie takich trochę metalicznych i tych zaczepistych rozświetlaczy, by the way, no to właśnie zakupiłam, słuchajcie, metaliczny kolor błyszczyka. To będzie mój pierwszy metaliczny i zobaczymy, czy to nie będzie ostatni mój metaliczny. Ja nie wiem, jak ja się będę z tym czuła. Kolor jest naprawdę śliczny. Pachnie dziwnie. Pachnie dziwnie. Taki jest kolorek. Jeden wam mogę pokazać. Nie wiem, jak oddaję wam światło. To jest taki, słuchajcie, taki, nie wiem, taki przybrudzony, troszeczkę różowy, ale metaliczny. No, wygląda naprawdę bardzo ładnie, także do jakiegoś tam makijażu sobie go wykorzystamy. Na pewno wam pokażę. Matte Me Metallic, tak się nazywa dokładnie ten błyszczyk. Bardzo ładny kolorek. Jeszcze patrzę, czy tutaj coś jest. Tak, Metallized Rose, tak się nazywa, czy tam Metallized, nie wiem, Rose. I to są moje rzeczy kosmetyczne, jeżeli chodzi o Bootsa. Uwaga, uwaga, rzeczy, jakie, do jakich podeszłam, jakie obejrzałam, ale jakie odłożyłam, by spiąć portfela. Produkty, które ja bardzo chciałam sobie zakupić, ale niestety musiałam wybrać coś, a coś. No i chcąc, nie chcąc, tak je dostałam. Także dostałam dwa produkty, które wam od razu mogę polecić, bo wiecie, dobrze, kto mnie ogląda, to pamięta, że ja już te produkty miałam, używałam, ten produkt wam polecałam, a tu mówiłam, że nie dla każdego będzie to coś fajnego, ponieważ strasznie, ale to strasznie, myślę, że chyba najbardziej ze wszystkich plamperów do ust to był najbardziej szczypiący. On był z ekstraktem z chili, więc nie daj Boże, jak gdzieś tam się obliżecie i na języku zostanie wam... Zaraz i tam zobaczysz. Nie daj Boże, naprawdę. Powiem wam, że no ja lubię hot jedzenie, ale naprawdę ta świadomość, że macie to na języku, nie jest fajna. To jest bardzo hot produkt, ale no możecie zobaczyć efekt. Ja go użyłam co prawda przed nagrywaniem, ale naprawdę trzyma się fajnie. Jest przeźroczysty, jest transparentny. Ale bardzo go lubię i ja pierwszy raz go kupiłam, jak byłam w Hiszpanii. No. Czy chcesz być?
Nie jesteś goły, jest. Chodziłeś na deszczu. No, także taki produkt. Chcesz spróbować? O, przy okazji, chcesz być testerem? Dobra, dawaj palec. Zobaczycie reakcję Gracjana. Tak w ogóle nie wiem, czy pamiętacie też, ja pamiętam z Oliwią, jak byłyśmy w tej perfumerii, bo to w perfumerii było to stoisko w ogóle tego, bo to było z Glam Glow, czyli te słynne maski. Tam też wtedy pamiętam, zakupiłam, słuchajcie, z Victoria's Secret też ten plumper. I nie wiedziałyśmy, jak się otwiera, ja się bałam, że zepsułam. Prawda. Pachnie miętowo, słuchajcie. Daj palec. I tylko nie oszukuj. I posmaruj sobie usta. Posmaruj usta. Ale tu, żeby było Cię widać, bo to ma... Usta szmaruj. Szmaruj usta. I tak się zamyka. Zobaczcie, tak się zamyka jak nic normalnie. Prawda. Nic takiego wcześniej nie widziałam, co się tak zamyka. Dobre, nie? Dobre? Nie, on nie posmaruje. Co? Dobre? Co czujesz? Mięta. Mięta czujesz? Przezrumiany. Nie, już ciemnia dziewczyna, już ciemnia musiałaby tu Oliwia być. Dobra, spadaj. Ale co? Ale co? Nie, za mało miałeś. No ja się pytam, co miałeś czuć, bo to czuć papryczką, czyli. Spicy jest. Tylko może za mało Ci dałam. Bo... No, także uwierzcie mi, że naprawdę... Hot produkt. Clear Gloss z Glam Glow Bridges. No, także taki fajny Plum Bridges. Słuchajcie, właśnie jest w lestyjsku Glam Glow w cenie 18 pounds. No, only. Ale naprawdę na długo starcza. Znaczy przy moim może używaniu nie, ale ogólnie starcza na długo. Ale ja bardzo go lubiłam, dlatego mi się po prostu zużył. No proste. To co fajne, szybko się kończy. No, a to Wam polecam. To jest tak fantastyczne, że Tomasz w ogóle dzisiaj szliśmy i cały czas mówił, że kurde, to Ty tak pachniesz? No, a to właśnie pachnęły moje włosy. Pachniały. Nie dość, że to daje Wam też, to jest taki illuminator. To w ogóle włosy są takie błyszczące jak po suchym olejku, ale zapach, uwierzcie mi, utrzymuje się bardzo długo na włosach i jeszcze jak ten wiatr wieje, naprawdę jest piękny. Piękny jest ten zapach, ja nie wiem jak oni to robili, czego to jest nuta, ale jest perfumowany, jest przepiękny i to jest właśnie z tej serii Tony and Guy. Jest zaczepisty. Naprawdę jest zaczepisty, zaufajcie mi. Bardzo fajny produkt. To jest jakaś nowsza wersja, ja muszę poczytać, bo ja nie wiem, co się zmieniło. Na pewno nie zapach i raczej nie formuła, bo widzę, że jest podobnie to samo. Na pewno zmieniło się opakowanie i na pewno na bank zmieniła się gramatura, dlatego że tu mamy 50 ml, a ten, który ja kupowałam, był w nieco wyższej takiej i szerszej butli. Także fajna opcja, bo na przykład tamtego nie byłam w stanie zabrać do torebki, a ten jak najbardziej. Tak, także to jest po prostu taki travel size. Super ekstra i chyba był po, w bucie on był po 6, 99 i po 7, a wiecie po ile jest w tym? W Superdragu był za 5,50 w promocji, ale nie było tego, tylko z brokatem, wersja z brokatem. Także polecam butsa, warto dać te 7 funtów, zaufajcie mi, aczkolwiek jeszcze mówię, była promocja, nie? Że chyba przy 3 za 2 albo przy jak kupicie jeden produkt, to drugi jest zapłacony, coś takiego. Także polecam serdecznie i szybciutko przejdźmy, ponieważ idąc koło New Looka, co prawda rzuciła mi się w oczy bluzka bardzo świecąca, nie było mojego rozmiaru, no cóż, zdarza się, ale za to była promocja, całkowity clearance był, słuchajcie, kosmetyków, wszystkie kosmetyki po prostu były na przecenie i już Wam pokazuję, rzecz jaką nie kupiłam na promocji, bo kupić ją musiałam, tylko szukałam w miarę jak najtańszych, żeby nie przepłacać, no to oczywiście jest to zalotka, dałam za nią 2,99, fajny kolor taki, powiedziałabym, benzynowy, mam nadzieję tylko, że będzie ok. No i uwaga, rzecz, z jakiej się bardzo cieszę, dlatego, że była w bardzo dużej przecenie, gdyż z 9,99 przecena była na 3 funty, więc myślę, że naprawdę super i jest to paletka ogólnie do twarzy, mamy 16 cieni i tutaj jest 16 cieni do twarzy, oczu i brwi, czyli wszystko razem, cudzamy do kupy. O, widzicie? I tutaj mamy opcję, jak można to wykorzystać. Takie oto kolorki. Fajnie, że się zginę jak dziób pingwina. Do tego dodali nam pędzelek. Także mamy tutaj kolorki, właśnie cienie do konturowania twarzy. Mamy róż, oświetlacz, bronzery. Tutaj mamy 3 produkty do brwi. 2 w cieniach, 1 w wosk. No i oczywiście 3, 6 i 9 kolorków do
oczu. Także również zrobimy sobie test, do tego dodali pędzelek, pewnie będzie bezużyteczny, chyba że ten skośny do brwi, być może. Już chyba wiem, po co dali tą gumkę, ależ brawo ja. No, także taka paletka, myślę, że za 3 funty, dziewczyny, rewelacja. No wiadomo, że dychy bym nie dała, ale 3 funty jak najbardziej. Więc to jest promocja. I druga rzecz na promocji, z 3 funtów na funta, pędzelek. Pędzelek Contour and Crease Brush. Także taki fajny, precyzyjny pędzelek również nabyłam za funta, z 3. Także to są wszystkie moje zakupy. To już jest koniec, nie mam już nic. Teraz pokażę Wam jeszcze zakupy Tomasza, ponieważ być może Wasi mężowie, mężczyźni, chłopacy, synowie, jak tam wolicie, tatowie, wiecie o co chodzi. Być może ktoś będzie chciał się zainspirować. Takie buty, ja nie wiem jaki jest oddany kolor, one są takie granatowe. Ja widzę w kamerze, że kamera przekłamuje kolory. Ale cóż, one są granatowe, fajne, fajna taka porządna podeszwa. Materiał to jest taki jakby zamszowy. Podoba mi się to, że mają taki tutaj fajny jęzor, fajnie dopasowane sznurówki. Wszystko się zgadza. Cena 12 funtów. Naprawdę super, super, super. Super buciory. Także to rzecz pierwsza. Dobra, to jest pusta siatka. Za chwilę je poukładam. I tu jeszcze mamy chyba 3 rzeczy męskie. Już Wam pokazuję. Koszulka. Jedna z koszulek to jest taka. I to chyba miała być dla Oskara, tak? Tak, na 14,15 za 3 funty, taka dla Oskara. I już znowu kolor przekłamuję, bo to jest taki granat. Granat w białe napisy, bardzo fajna koszulka. Na dole troszeczkę taka, wiecie, zaokrąglona, także rzecz pierwsza. Rzecz druga, to już Tomasz sobie wziął, biała, taka w takie napisy. Fajne, do każdego rodzaju spodni będą pasować, będzie pasować. I rzecz ostatnia, czekajcie, bo uciekają mi paragony. I rzecz ostatnia. Ja nie wiem, czy ja mojemu bratu takiej koszulki nie kupiłam, bo ja już tą koszulkę gdzieś widziałam. Więc ja już ją na pewno kupowałam. Wydaje mi się, że może właśnie Pawciowi, jak był, chyba kupowałam, ja nie wiem. Albo Gracjanowi w mniejszym rozmiarze jakoś, coś bardzo podobnego. W każdym razie jest takimi, zobaczcie, jest szara i ten właśnie ta zieleń taka neonkowa bardzo fajnie tu pasuje. Także to są Tomasza zakupy. Każda z nich fajnie do tych butów w ogóle pasuje, tak teraz zauważyłam. No i to jest wszystko, z czym poszaleliśmy dziś. Nie wiem, czy ten haul Wam dodam oddzielnie, czy połączę go z vlogiem, jeszcze tego nie wiem. Ostatnie moje vlogi, przepraszam, że są takie chaotyczne, postaram się poprawić, ale no niestety sytuacja jest jaka jest, okoliczności są jakie są i niestety, ale nie da się inaczej, więc mi to wybaczcie, ale tak jak mówię, spokojnie wszystko będzie, mam nadzieję, wracało do normy. No, także ja jeszcze na pewno coś tutaj pomyślę, słuchajcie, właśnie z tym tłem, parawan, może powiedzmy parawan. Ten parawan słomkowy jest naprawdę rewelacyjny, bardzo mi się podoba, zarzuciłabym tylko na niego tutaj po prostu coś i myślę, że będzie to fajna opcja. Także zobaczymy powoli, powoli. Ja Wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi, postaram się za chwilę montować Wam vlogi, poukładam ten cały śmietniczek wokół mnie i się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziłyście mimo wszystko z nami pół dnia i wczoraj i każdego dnia po kawałku, bo to w sumie będzie taki vlog łączony, mieszany, naprawdę mieszany. No, dzięki wielkie za chwilę uwagi, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do usłyszenia, buziaki, bajo!